STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Mateusz, przed Wami kolejny mecz. Dziś analizowaliście jeszcze jakieś błędy, niedoskonałości po ostatnim meczu i już myślicie tylko o koronie? Tak, dzisiaj była ostatnia analiza po meczu z Zagłębiem. Chcemy wyciągnąć wnioski z tego meczu, bo było kilka błędów. Na pewno z koroną chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i chcemy, żeby trzy punkty zostały w Zabrzu. Imponujesz ostatnio również skutecznością, to twoja czwarta bramka. Ja mogę się tego cieszyć. Szkoda na pewno, że przegraliśmy ten mecz, że nie pomogłem zespołowi, ale na pewno indywidualnie w głębi duszy się cieszę, że strzelam te bramki, ale tak jak mówiłem, chciałbym pomagać zespołowi, żebyśmy w każdym meczu wygrywali i będę się starał w następnych meczach też to pokazywać i pomagać. No, tracisz swojego etatowego partnera z linii defensywnej na ten mecz z koroną. Powiedz, jesteś spokojny o warianty, które sztab szkoleniowy na pewno przygotowuje na ten mecz? Tak, jestem spokojny. Myślę, że spokojnie możemy tą dziurę załatać innymi zawodnikami. Mamy zmienników, jest Szewa, może grać Michałko i Szymek Matuszek. To trener decyduje, kto tam zagra, ale ja jestem na pewno spokojny na tą pozycję. W piątek będziecie mogli liczyć po raz kolejny na gigantyczne wsparcie, aczkolwiek jeszcze trochę biletów zostało. Co możesz zagwarantować i jak zachęcić tych kibiców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup biletu? Na pewno my damy z siebie wszystko, tak? Zagram na 100%. Chcemy pokazać widowiskową piłkę, tak jak w każdym meczu przy Roosevelta i serdecznie zapraszam na ten mecz wszystkich kibiców, bo na pewno będą wielkie emocje. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.